Kto dziś jest na lodach? Ja! Ja! Ja też. Ja. Ja sama. Z paczką matem. Idziemy sobie na plac zabaw i jesteśmy na lodach, na których już próbowałyśmy być 3 razy. Albo 2. Ile razy tu byłyśmy? Zawsze było zamknięte. 2 razy. 2 razy tu byłyśmy, było zamknięte. Teraz jest 3. raz i się udało trafić, że jest otwarte. I... otwarte! Tak. I są tam bardzo pyszne lody. Tak. I idziemy później na nowy plac zabaw dla nas. Mogę rakietowy. Spróbować? Też mogę spróbować. Maria, ty też możesz spróbować, ale ty masz takie same, wiesz? A jakie ty masz? Ja mam śmietankowe, ponieważ Gloria mi zawsze zabiera lody. To tym razem wzięłam takie same jak Gloria. A jestem spryciara. Wylądowałyśmy na innym placu zabaw. Przed chwilą byłyśmy na takim rakietowym, ale tam w tej rakiecie były takie duże dziury w siatce tej takiej, żeby dzieci nie spadały. Się bałam, że tam się Gloria po prostu poślizgnie, nie złapie i spadnie, ale obyło się bez ofiar. I teraz się przeniosłyśmy na taki mniejszy i spokojniejszy i tu mogę sobie siąść, bo tam się nie dało. Jeszcze na gofry dziewczyny chcą mieć, ale nie wiem, czy pójdziemy. O, palam się. Mam w sumie ciasteczko. Może zjem. Pokażę wam. O, to jest takie brownie z Action. Ono jest takich... że tam jest dużo takich opakowań. W takich zbiorczych jakby sprzedawane i wszystkie są opakowane oddzielne i można z mikrofalówki to zjeść albo na zimno. Takie jest w środku. I jest naprawdę pyszna. Ale sobie siadłam na słońcu, ale to już jest takie wieczorne słońce, bo już jest, wiecie co, po 18 już jest. No, a no, w sumie kurczę, to możemy się niedługo zbierać, bo dziś dziewczyny śpią u Dawida. Więc umówiłam się no, na taką godzinę, że za niedługo musimy się stąd powoli zwijać. Szczególnie jakby jeszcze ten gofr wchodził w grę, to już całkiem. Więc dzisiaj będę układać puzzle. Pokażę wam, ile już ułożyłam. No, bo będę sama wieczorem, to chyba trochę poukładam. Chociaż wieczorem aż tak świetnie się nie układa. Najlepiej się układa przy dziennym świetle, ale bardzo to jest przyjemne. Jestem bardzo zadowolona z tych puzzle. A Gloria tu ma kotka pluszaka, co zabiera ci? Co ci się stało? Zadrapała mnie. A niedługo pójdziemy. Ale ona mnie zadrapała. Gloria? No to weź jej tego kota i będzie się ona bawić kotem. Albo chodźcie już. Ale właśnie on... No to najpierw na gofry. No to jak chcecie iść na gofry, to musimy iść. Bo niedługo tata po was przyjdzie. To chodź. O, czekaj, bo Gloria płacze? To Gloria? Nie. Tak, to Gloria się denerwuje. Dobra, to idziemy na... gofry. Na gofry. Dobra, Laura ma z posypką. Gloria, jakiego masz? Z bez. Gloria ma łysego. Na ziemi. Co? Co królik lubi na ziemi? A ja będę mieć ze śmietaną i dopiero teraz w podglądzie widzę, jaką ja mam fryzurę, Jezus Maria, bo nosiłam Glorię na barana. Ła, dotrwałyśmy, Gloria zasnęła. Na barana mi zasnęła, to już ostatnio się nam zdarza, chyba za intensywne są nasze wypady. Jedziemy do domu, bo to był taki plac zabaw trochę oddalony od naszej okolicy, zwiedzamy świat. I w ogóle nie dogadałam się z panią od gofra. Miałam wrażenie, że coś tanio te gofry kupiłam, a długo czekałam na tego mojego śmietanowego i się okazało, że po prostu pani mnie źle zrozumiała, zrobiła dziewczynom, mojego nie zrobiła, no a później już mi się nie chciało czekać, a w ogóle Gloria powiedziała, że jej jest niedobry, więc jadłam tego łysego gofra w końcu i tak to się skończyła ta historia. Uff, dobra, to co, jedziemy? Laura, a jak twój gofr? Jeszcze chodzi się. Dobry? Oho, słyszę, jak się posypka po aucie sypie. Nie ma jej dużo. No, nie ma jej dużo, z pewnością. Dobra. Dobra, startujemy ten turbo śmigłowiec. O, tyle mam puzzli. Prawie całą ramkę, dosłownie tu mi brakuje kilku puzzli. Tu troszkę nieba, tu troszkę daszku i tu jest taka łódka. Taki jest obrazek.
przyniósł jedzenie. Miam, 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 ale sałatka. Mogę wszystko zjeść? To wszystko dla mnie? Ale pyszne, dziękuję bardzo pani. O, mam puzzle, mam panią Tatianę z kanału Psychologia Relacji. Bardzo lubię słuchać tej pani. Zawsze jak widzę, że się pojawił jakiś live, to się możliwie wcześniej dołączam, bo to są bardzo ciekawe rzeczy i dużo mi gdzieś tam rozjaśniło w głowie. Więc mam Tatianę, mam kole, mam puzzle, a może później jeszcze zrobię sałatkę, jak mi się będzie chciało, to wam pokażę. No i sobie będę układać jakieś daszki tutaj, zobaczymy, czy coś wyjdzie, czy nie wyjdzie. Day to day I'm a fighter, holding my head up high. Be strong or beaten down by heaviness of the grind. Mind over matter, now I want to walk out in the rain, just grateful for the day. I ułożyłam trochę daszków. Kurczę, myślałam, że będę musiała dużo szukać tych puzzli, że to w ogóle jedno z drugim się nie złączy. A fajnie, bo praktycznie wykorzystałam wszystkie, co znalazłam. O, tu jeszcze jakiś jest z daszkiem. Dobra, tu go... A nie, dobra, tu nie. Nie wiem. Nie, dobra. Ale i też gdzieś tu pewnie będzie. No... Ale teraz już nie będę szukać na razie, tylko idę porobić coś innego. W sumie jeszcze tu trochę tej łódki mogłabym ułożyć. Cześć, cześć. Wyglądam jak wymoczek i tak też się czuję. I to dlatego, że byłam na basenie. I ja pamiętam, że wam obiecałam sałatkę. I zrobię tą sałatkę dziś. Tylko sobie umyję włosy, bo właśnie byłam na basenie z dziewczynami. Na nowym basenie dojadam lody. Ogólnie było spoko, ale ten basen, na który zawsze chodzimy, jest zamknięty na lato. Fajny termin, żeby zamknąć basen. No, więc ten był otwarty, ale musiałam mieć czepek. Mi zawsze czepki spadają. Większość basenu była wynajęta dla szkółek. To się zdarza, tylko że jakbym o tym wiedziała, to pewnie też bym się tam aż tak nie pchała. No, więc tak naprawdę był... Dziewczyny, w sumie ostatecznie bawiłyśmy się dobrze. Ale jakbym wiedziała o tych wszystkich rzeczach, to chyba byśmy tam w ogóle nie pojechały dziś. No i umyję sobie włosy i pokażę wam sałatkę. Jeszcze w ogóle uszy mam zatkane jakieś takie. No mam zatkane uszy, bo wszystkie tory... Był wynajęty basen rekreacyjny, ten taki najlepszy dla dzieci. Powycieram cię. Był wynajęty basen rekreacyjny i były wynajęte wszystkie tory na tym basenie takim pływackim, oprócz jednego. I ten jeden tor, który był wolny, nie był z boku, tylko był na środku. I... Poproszę więcej. Gościa, tyle zostało, bo resztę zjadłam. Proszę. No już nie ma, trzeba kupić. Wpiszę na listę. Zobaczyć. Nie ma. Zjadłyśmy. I boki tego basenu pływackiego były tak jakby zablokowane, że nie dało się tak, wiecie, wejść ze ścianki do basenu. Plum. Tylko trzeba było obejść, zejść po drabince, przepłynąć pod tymi takimi, co dzielą basen na te tory. Więc musiałam zmoczyć włosy. Do tej pory mi się leje. A zazwyczaj... No jak pływam, no to dobra, to włosy się moczą, no ale jak pilnuję dziewczyn, no to zazwyczaj nie muszę tych włosów moczyć, no bo stoję w tym basenie głównie i patrzę, żeby Glościa się nie utopiła. Czasem sobie coś popływam, ale to jest raczej tak... Gloria, tak nie rób popatrz, plujesz mi po stole, co to za pomysł?
No, więc... trochę tak sobie ponadudziłam. Więcej! Nie ma już, wszystkie lody zostały zjedzone. No i dobra, idę umyć włosy, a później wam pokażę sałatkę. Mogę wam później też pokazać, ile mi zostało... Znaczy, ile ułożyłam puzli od ostatnio. No i tak. Mamy. A, i muszę to trochę ogarnąć, bo wieczorem chyba przyjdzie sąsiadka na ploteczki, więc muszę, znaczy muszę, no chcę, żeby po prostu było trochę bardziej ogarnięte. Dobra, jak chodzi o sałatkę, to... To jest, tutaj mam kaszę i ogólnie różne kasze będą ok. Ja mam kuskus i w ogóle to jest sałatka, którą robiłam tu jeszcze jak płyta nie była podłączona, bo kuskus taki drobny można zalać wrzątkiem, a to jest taki kuskus, który trzeba gotować, kuskus perłowy. To są takie kuleczki większe. Więc ten jest ugotowany. Dolałam tu ciut oliwy, żeby mi się nie kleił. Mam tak, oliwki sobie pokroiłam. Wiecie co, tak no trochę na oko to robię. Mam ciecierzycę tu mam trochę za dużo. A dobra, ja lubię ciecierzycę, to dam całą. Będzie ogórek i pomidorki. Pomidorków mam znowu trochę za mało. I ważnym składnikiem tej sałatki jest łosoś. Zamiast cieciorki może też być na przykład fasola czerwona. Też jest subcio. Na przykład z Bonduelle była taka fasola na parze. Nie wiem, czy inne. Ja lubię łososia na ciepło i po prostu go tu jakoś tam szarpię. Więc zamiast cieciorki może być nie kukurydza, tylko fasola czerwona. No to jest takie dodatkowe źródło białka w tej sałatce. Ogórek i pomidorki. Zastanawiałam się, czy nie dorzucić papryki, ale... na razie nie. Ten łosoś i tak się jeszcze trochę rozwali, wiecie jak to się zacznie mieszać. I jeszcze mam serek jakiś taki sałatkowy. Ostatnio miałam resztkę takiej jakiejś fety. Też serek, właściwie to serek też sałatkowy był taki smakowy, też był spoko. Po prostu serek. Wrzucę tyle, ile jest. W ramach sosu do tej sałatki właśnie zazwyczaj daję po prostu oliwę i trochę soku z cytryny. Dziś mam limonkę. Też jest ok. Natomiast myślę, że można by coś więcej pokombinować właśnie z jakimś takim bardziej winegretem albo nie wiem, jeszcze czymś. Jak macie jakiś pomysł na fajny sos do tej sałatki, to myślę, że możecie sobie podmienić. Ja daję oliwę i sok cytryny, no i sól i pieprz. Dobra, jeszcze pokroję te pomidorki. No pomidorków powinno być więcej, ale to może pokroję trochę drobniej, to się bardziej tak rozejdą w tej misce. No a ogórek jest całkiem słusznych rozmiarów, to powinien być ok. Ta kasza jest fajna, bo w ogóle kasza, jakbyście dali na przykład pęczak albo kaszę gryczaną, albo jakąś po prostu taką grubszą kaszę, nie za drobną. Chociaż kuskus zwykły, taki drobny też był ok w tej sałatce. No w każdym razie kasze, jeżeli wam wyciekają soki z ogórka, z pomidora, to kasze to wchłaniają, więc ta sałatka nie robi się taka cieknąca, to jest fajne. Wiecie co, obiorę go, bo nie wiem, jakaś taka zmęczona życiem ta skóra, to tak z grubsza pi razy drzwi go obiorę. Ojej, można się bardziej postarać przy tym krojeniu ogóra. Ale ja mam podejście, że nikt nie będzie z tego strzelać. Aż mi się teraz przypomniało, ojej, ten kawał naprawdę gruby, aż mi się przypomniało,
jak są krojone sałatki jarzynowe, to w niektórych domach jest przykładana duża waga do równych kosteczek. To ci ludzie powinni teraz odwrócić wzrok, bo spokojnie ten nóż jest tępy, nie utnę się. Znaczy on jest taki idealnie tępy, żeby się nie uciąć, a żeby pokroić. Tak. Sól. Pieprz. Oliwę mam pyszną, grecką. Nie żałujemy. Hop. I jeszcze ta limonka. Trochę, nie że cała, o Jezu, z tego i tak nic nie chcę lecieć, no wiesz, limonko, co ty, o Jezu, coś tam idzie, ale o Jezu, z wielką łaską. Zrobiłam wszystko, żeby nie brudzić nic nadmiarowego i tak muszę to przełożyć, więc tak, to jest dobre. Mieszu, mieszu, a ty serku się rozwal, dobra? No i taka to piękna sałatka, pięknie pachnie, jest smaczna i ma dużo witaminek. A to jest taki kawał? No tego, nie taki kawał. I pięknie. Dobra, pozostało posprzątać kuchnię oraz spróbować, gdzie jest jakiś pomidor jeszcze. Pyszna, pyszna, niam, niam, niam. O, a postęp w puzzlach jest taki piękny, ten obrazek. Chociaż ciężko idzie już teraz. No ale już widać, że to już jest więcej niż połowa.